Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, na turnieju w Tata Steel w Holandii miało miejsce ciekawe wydarzenie, ciekawa partia, dlatego że grało dwóch 22-letnich arcymistrzów, mianowicie Pehac Yerguz ze Słowacji z Tabatabejem Aminem z Iranu. Panowie mają bardzo wysokie rankingi, znaczy, no słusznie zresztą, tutaj czarne mają prawie 2700, biały kolor ma prawie 2650, także rankingi bardzo wysokie. Poziom również wysoki, a okazuje się, że babolce chodzą po ludziach nawet na tym poziomie. Otóż, przejdę od razu do rzeczy. Tutaj białe rozpoczęły ruchem E4, E5, F4. Już to mi się podoba, że na takim wysokim poziomie został zagrany gambit królewski. Rzadkość na arenach szachowych na tym poziomie. Oczywiście pionek został wzięty, skoczek F3. No i tutaj oczywiście szereg do wyboru, czarne mają posunięć. G5 można zagrać, można H6, można D6 grać normalnie, wszystko, znaczy wszystko, no jest dużo opcji po prostu do wyboru. Czarne zagrały skoczek F6, tutaj nie będziemy się rozwlekać nad debiutem. Nastąpiło E5, skoczek na H5, aby bronić pionka, wydawałoby się to dobre, no i jest po prostu ok. W ogóle silnik tu ocenia minus 0 około pół. Czyli przewaga czarnych, ale tylko dlatego, że jest pionek więcej. Nie ma to znaczenia absolutnie żadnego, tu bym się tym kompletnie nie sugerował, dlatego że gambit, szczególnie królewski, tym się charakteryzuje, że już jest gorzej oceniany w debiucie dla białych, ale to nieważne, kompletnie nieważne. Pozycja jest po prostu ostra, będzie ostra. D4, D6 i hetman E2 ze strony białych. Bardzo ciekawe posunięcie z zastawioną małą pułapeczką. Tutaj przede wszystkim czarne powinny na przykład zagrać posunięcie D5, zapchać centrum, żeby nie otwierać linii i tyle w temacie. Tutaj oczywiście hetman już sobie by nie podziałał. Myślę, że czarne bez problemu by sobie rozwinęły figury w postaci na przykład goniec E6, goniec E7, zrobić roszadę należy i jakiś tam powiedzmy C5, może skoczek C6, skoczek D7. Bardzo dużo normalnych, fajnych opcji mogłoby być, ale czarne zagrały goniec E7 i to jest bardzo poważny błąd, moi drodzy. W szóstym ruchu czarne tak naprawdę mogłyby się już poddać. Serio mówię. Dlaczego? Dlatego, że białe zdobywają figurę. Można na chwilę sobie zatrzymać oczywiście materiał, spróbować znaleźć te rozwiązanie. Bardzo ciekawa taktyka. Otóż nastąpiło to oczywiście w partii. Poszło bicie na D6. No i tutaj jest oczywiście, bazujemy na związaniu. No i następnie hetman zbił i hetman na B5. Zobaczcie, że w tym momencie po prostu białe zdobywają skoczka na H5. Można by powiedzieć, że takie romantyczne szachy, aż ciężko uwierzyć, że po pierwsze na tym poziomie zdarzyła się taka podstawka, no i w dzisiejszych czasach. Ale słuchajcie, to nie koniec historii tej partii, bo działy się rzeczy niewiarygodne. Czarne po prostu grały dalej. No można tutaj na streamie, komentatorzy już odliczali sekundy, kiedy to czarne już poddadzą partię. No ale panowie grali dalej. Został wzięty skoczek i skoczek na D4. Tutaj wszystko jeszcze jest ok. Teraz białe zagrały goniec D3. No i jak widzicie, teraz pasek skacze do równości mniej więcej, co jest ciekawe. Więc w bardzo ostrych pozycjach niestandardowych myślę, że szczególnie w takich warto grać do końca. Tutaj białe nie zagrały troszeczkę w myśl zasady. Mam przewagę figury, no to wymieniam te figury. Białe powinny przede wszystkim zbić na D4, moi drodzy. Prosta sprawa, po wybiciu hetmanem zagrać zwyczajnie skoczkiem i przykładowo po roszadzie czarnymi, goniec D2 z planem długiej roszady. Prosta sprawa, ale oczywiście czarne mogłyby troszeczkę tutaj namieszać, próbować namieszać po G6. Hetman na przykład by wrócił i mógłby nastąpić szach. Ok, czyli zderoszować króla na pewno warto, ale jeszcze jest G3 i po wybiciu tutaj na G3 wieża mogłaby zagrać na D8. Oczywiście po wieża E8 szach, jest goniec E2 i nic nie ma w tej sytuacji, więc wieża D8 jest sprytniejsze, dlatego że atakujemy tutaj gońca i teraz powiedzmy hetman nie może zagrać tutaj, bo jest bicie na G3, bo hetman oczywiście chciał bronić gońca. W tym układzie mógłby nastąpić też ciekawy ruch w postaci goniec G4.
Choć goniec G4 nie daje za bardzo nic, bo jest wieża H4, jeżeli jest hetman D2, bo to jest taka zwykła uprzejmość, zwykłe wymiany. Tutaj po prostu białe mają figurę więcej za dwa pionki, ale sytuacja jest uproszczona, więc łatwiej białymi by się to zapewne realizowało. No ale w partii poszedł goniec na D3, na co czarne od razu odpowiedziały G6, hetman A5, wybicie skoczka na F3 i roszada. No i podsumowując tę sytuację, czarne mają figurę mniej, ale za dwa pionki mają parę gońców. Oczywiście białe również mają parę gońców, ale mają też czarne roszadę. Białe tej roszady nie mają, więc to nie jest do końca jeszcze takie jasne. Zauważcie, figura wzięta już po sześciu ruchach praktycznie. Po sześciu ruchach już wiadomo było, że figura będzie wzięta, a partia nadal trwa. No i nastąpiło. Skoczek na c3, ok, wyprowadzamy figurę, szach nastąpił, skoczek e2, goniec zaszachował, król d1. Mały plus dla czarnych, dlatego że król jest zderoszowany, ale silnik jak najbardziej lubi białe. Hetman h3, próba wzięcia tutaj tego pionka. Goniec wybił, hetman wybił, król na d2, żeby oczywiście połączyć wieżę, prosta rzecz. No i tutaj tak naprawdę jest przewaga białych, ale nie aż tak bardzo znaczna, co ciekawe, dlatego że czarne grają goniec h3, to też jest sprytne, żeby wieża nie weszła, ale też przy okazji oczywiście jest wyprowadzenie figury. Zauważmy też, że nie ma znaczenia tutaj, że pionek na c7 wisi, czy coś takiego. Tutaj czarne stawiają wszystko na jedną kartę w postaci wyprowadzania też figur. Zwróćmy też uwagę, jaki czas tutaj po lewej stronie jest na zegarku. Panowie grają oczywiście szachy klasyczne, długie. Ile czasu zużywają białe, ile czarne na grę. Warto zwrócić na to uwagę. Goniec G3, nastąpiło B6, hetman B5, A6, dlaczego by nie? I tutaj goniec dał szacha, no bo za dużo wymian to też niedobrze dla czarnych. Goniec F4, goniec F6 i wieża zagrała na G1. Ok, i teraz wieża z F na E8. Jak najbardziej, tutaj czarnymi oczywiście nie ma jakichś konkretów, ale czarne po prostu próbują wyprowadzać figury. Tutaj teraz białe się mylą, moi drodzy, jak to w ostrych pozycjach bywa. Wieża E1, strasznie dziwne jest założenie, dlaczego białe się mylą, wyprowadzając figurę. Ten ruch się bardzo, bardzo narzuca oczywiście, aby król się już tam chował w przyszłości, a jeszcze przy okazji jest obrona skoczka. Przede wszystkim pokażę, jak należałoby zagrać. Tutaj białe powinny zagrać wieża G3, koniecznie odpędzić hetmana i teraz wieża E1 byłoby ok. To w ogóle silniki wskazują goniec C7. Nie pytajcie mnie po co, mi się nie podoba to, dlatego że tutaj jest kolejne związanie, to takie ludzkie pewnie podejście, ale silnik to silnik i myślę, że wieża E1 jest równie dobre. Co ciekawe, po goniec H4 i ataku na jedną wieżę i drugą, tutaj można by było zagrać bardzo sprytne hetman C6. Bardzo sprytne, dlatego że hetman celuje w dwie wieże i to się zaraz wyjaśnia fajnie. Po wybiciu wybija skoczek i okazuje się, że tam hetman rzeczywiście musi odejść, na przykład na A5, gramy na przykład C3 i jak wieża by zbiła tutaj na E1, to my najpierw zbijamy z szachem. Dlatego ten hetman C6 jest dosyć ciekawy i przy okazji też naciskamy oczywiście na wieżę i wymuszamy pewne działania, więc tutaj nawet jakby białe zostały z dwoma figurami za wieżę, to ta pozycja byłaby, myślę, że spokojnie wygrana. No to oczywiście to się łatwo zawsze mówi, jak się analizuje. W partii zostało zagrane wieża E1, posunięcie B5, dobry ruch, odciągający tutaj hetmana od centrum i wieża AC8. Zobaczcie, czarne grają cały czas aktywnie, no bo co im pozostało, wolne linie. Wieża hetman D6, wieża E6, oczywiście no, trzeba przy okazji bronić gońca, wieża G3, no i teraz hetman F2. Goniec zagrał na E3, no i to jest dobry moment dla czarnych, aby ocenić pozycję. Ja myślę, że czarne to już dawno oceniły pozycję, grając hetman F2. Chodzi o to, że już upraszczam sytuację, hetman po prostu zbił na E1. Genialne posunięcie według Czeskoma, ale to jest naprawdę dobry ruch, dlatego że król wybija, wieża wybija. Wieża wybija gońca i goniec B2. Te pozycje trzeba było dobrze ocenić, bo białe mają dwie figury za wieżę, więc teoretycznie to jest lepiej białymi, lecz to czarne mają dwa pionki więcej i chyba jest prostsza gra. No arcymistrz to jednak arcymistrz. Wieża H4 to jest kwestia już teraz dokładności. F5, pozycja jest równa, że tak powiem, według silnika, ale to jest taka dynamiczna równowaga i
powiem szczerze, nie może tutaj być remisu. No, znaczy może być zawsze oczywiście, ale pozycja jest na tyle taka zróżnicowana, że myślę, że i białe tak naprawdę, i czarne mają szansę zwyciężyć. Posunięcie A4. Goniec wrócił, wieża B4 z naciskiem na B7, goniec E7 sprytnie, grozi wieża D3, taktyka się kłania i tutaj wieża B1. Nastąpiło bicie na A4. W dzisiejszych czasach bicie pionków, szczególnie bandowych, ma bardzo dużo sensu. Dlaczego? Dlatego, że weszły silniki. Nie pytajcie mnie o więcej. Widać to w partiach na najwyższym poziomie. Tutaj wieża zagrała na A1, A3. Bardzo sprytne, dlatego, że wieża nie może zbić. Dlaczego? A dlatego, że wieża E6 z atakiem na gońca i tutaj też jest atak na wieżę. Prosta taktyka. Goniec zagrał na C1. Tutaj już pokazuję. Goniec na C1. I w tym momencie wieża na D5, wymiana, wieża zagrała na A5. Sprytnie, sprytnie czarne tutaj związały, wymuszając wymianę ostatniej ciężkiej figury u białych. Goniec B2, wymiana, wymiana i to po prostu się gra łatwiej już czarnymi. Ja myślę, że każdy z nas już teraz wybrałby kolor czarny, dlatego że czarne nie mają tutaj żadnych problemów, żadnego ryzyka przy tym układzie sił. A5, skoczek F4, król F7, skoczek D5, goniec D6, H3 nastąpiło. Szybciutko przestawiam, bo to są ruchy dosyć łatwe. Goniec E5, próba wymiany. Co nastąpiło? C4. No, można by powiedzieć, że białe mają też formację tutaj dobrą, aczkolwiek tu są trzy pionki na jeden, więc... No, jednak jest przewaga czarnych i jeszcze pionek wolny, taki nieprzyjemny. Nastąpił król E6, król C3 i teraz czarne zagrały bardzo ładnie. To jest taki piękny ruch dla oka na sam koniec. Mianowicie wieża bije D5 i w tym momencie to się białe poddały, moi drodzy. Dlaczego się białe poddały? Dlatego, że po wybiciu oczywiście ta końcówka jest kompletnie wygrana. Ten pionek jest uciekający, białe nie są w stanie zatrzymać i tego pionka, i szturmu tych pionków, a przede wszystkim aktywności czarnego króla, więc bez problemu tutaj czarne wygrywają. Zauważcie, że... No tutaj nastąpiło, że w tej partii na takim dużym poziomie, mimo że czarne straciły figurę w debiucie, to jeszcze wygrały te partie. To jest niesamowite. Myślę, że tutaj zawodnik grający czarnymi musiał poczuć wielką ulgę, ale też troszeczkę zamazał ten wstyd podstawki figury, bo jednak podstawił, nie ulega to wątpliwości. Wątpliwością, moi drodzy. Dobra, dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.